Cześć, tu Mateusz Zafory, Polska. System Net Billing. Jak wygląda po 4 miesiącach? Serdecznie zapraszamy. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii mocno spolaryzowała opinię publiczną, a przynajmniej opinię tych, którzy interesowali się fotowoltaiką. Część porzuciła plany o przydomowej elektrowni, część całkowicie wieściła i wieści nadal koniec fotowoltaicznego biznesu, koniec opłacalności fotowoltaiki. No ja przypomnę, na czym ta nowelizacja polegała. Polegała ona na wprowadzeniu tak zwanego net billingu, czyli nowych zasad, czyli sytuacji, w której prosument, posiadacz gospodarstwa fotowoltaicznego, rozlicza się z operatorem sieci na zasadzie finansowej, nie tak jak dotychczas na zasadzie procentowej, tylko na zasadzie sprzedaży energii po średniej cenie ustalonej przez tak naprawdę nie wiadomo było kogo oraz następnym jej zakupie w cenach rynkowych. Wszyscy wieścili, że ta sprzedaż energii prosumenta będzie odbywać się po cenach zaniżonych, a kupno po cenach normalnych, czyli wysokich, że dysproporcja będzie zbyt duża. Jak to wygląda po 4 miesiącach tych średnich sprzedaży, po tych średnich cenach energii? Jak zatem kształtowały się te ceny przez ostatnie 4 miesiące? Za ile sprzedawaliśmy energię elektryczną z naszych nadwyżek do sieci? Te informacje zawsze sprawdzamy na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. I tam jest taka zakładka, rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej bodajże. Tam można to sprawdzić z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. Z tego co pamiętam, w lipcu sprzedawaliśmy kilowatogodzinę za 65 groszy, w sierpniu za 80 groszy, we wrześniu za złotówkę, a w październiku teraz sprzedajemy za 71 groszy. Przy czym stan na dziś, my jesteśmy akurat w taryfie Tauron, płacimy za kilowatogodzinę 64 grosze brutto. Na chwilę obecną wydaje się, że net billing jest zatem bardziej opłacalny od net meteringu, bo nie tracimy nic, a wręcz zarabiamy, czyli inwestycja się zwraca plus jeszcze zarabia. Ja zdaję sobie sprawę, że jest za wcześnie, żeby o tym mówić, że sprzedajemy prąd w lecie, mamy dużo nadwyżek. Musimy poczekać na zimę, bo wtedy będziemy go potrzebować więcej, będziemy go kupować, zobaczymy jakie te ceny będą, bo straszą nas podwyżkami, teoretycznie już wiemy jak one będą wyglądać. Czas na taką reasumpcję przyjdzie myślę, że po roku, natomiast na razie wygląda to całkiem nieźle. Do następnego.